współczuję bardzo i lituję się nad naszymi kapłanami i zakonnicami. A jak rok temu, kiedy byłam w kościółku Świętej Trójcy, Przenajświętszej w Budrach, ponieważ jestem ich parafianką, zastępca biskupa podczas bierzmowania nakłaniał do założenia świętych rodzin. No i mi się wydaje, że właśnie kapłani i zakonnice właśnie powinni stworzyć te piękne, święte rodziny i dać nam przykład, jak trzeba żyć. I tego życzę z całego serca. Jak zwykle, zawsze podkreślałam to, prowadząc program na naszej klasie i na Facebooku. Jestem zalogowana pod nazwiskiem Barbara Maria Weganka. Zapraszam do mego programu, bo to program, który może uratować cały świat, a szczególnie moją rodzinę. No bo jak wiadomo, rodziną Bożą jesteśmy, więc wszyscy jesteście rodziną. A coś trzeba przekazać naszym najmłodszym pokoleniom. No i właśnie, nie te ogromne domy, nie te pieniądze, nie samochody, tylko głęboką wiarę i odpowiednią dietę. Właśnie dietę, alleluja. Mam taką piękną pieśń na pomoc, na ratunek człowiekowi. Cóż my wiemy o sobie, gdy tak idziemy drogą, zaśpieszeni i każdy w swoją stronę. A tam może wśród nocy ktoś przyzywa pomocy, czyjeś serce gdzieś w tłumie zagubione. Na pomoc, na ratunek człowiekowi, czy słyszysz, ktoś woła SOS, SOS? Na pomoc zgubionemu w samym sobie, na pomoc, na ratunek SOS. Tak niewiele potrzeba, może tylko uśmiechu, może słowa jednego przyjaznego. Więc się pośpiesz, nie zwlekaj, niech na próżno nie czeka, na daremno nie wzywa ciebie ktoś. Na pomoc, na ratunek człowiekowi, czy słyszysz, ktoś woła SOS, SOS? Na pomoc zgubionemu w samym sobie, na pomoc, na ratunek SOS. Tak Cię proszę, mój Boże, byś mi serce otworzył, tak szeroko, szeroko, aż bez granic. Daj mi wolność i ciszę, żebym mogła usłyszeć i pośpieszyć na każde zawołanie. Na pomoc, na ratunek człowiekowi, czy słyszysz, ktoś woła SOS, SOS? Na pomoc zgubionemu w samym sobie, na pomoc, na ratunek SOS. Znajdujemy się w miejscu, gdzie ma powstać kapliczka dla Matki Bożej Fatimskiej. Kilka
kilka lat temu, jak moje dzieci wyjeżdżały do Belgii, podarowałam w kościółku Świętej Trójcy Przenajświętszej w Budrach dwie świece i serce, przepiękne serce z róż, prosząc Matkę Bożą, żeby już nigdy żadna matka nie musiała wyjeżdżać za chlebem za granicę, jak również nasze dzieci, ponieważ mamy ziemię, mamy ziarna i nie musimy latać za chlebem za granicę, ponieważ mamy chleb w Polsce. I jak wiecie, najsmaczniejszy chleb jest na zakwasie. Niedawno jeździła do Belgii nasza młoda misjonarka z Węgorzewa, która kiedyś zawiozła, pokonała tyle kilometrów, żeby zawieźć ziarna dzikiej róży, a teraz jeździła z wypełnieniem misji i podarowała dla Belgii 5 obrazków błogosławionej Małgorzaty. Błogosławiona Małgorzata, gdyby postawiła na odpowiednią dietę, też może byłaby jeszcze wśród nas. Dlatego właśnie nie pieniądze są najważniejsze, na które postawiła moja najbliższa rodzina, dzieci i mój mąż. I dlatego właśnie myślę, że ta błogosławiona Małgorzata ich zawróci do Polski. A z tego miejsca chciałabym powiedzieć, że pracy jest mnóstwo w naszej Polsce, ponieważ jest tyle ziemi, żeby obsadzić ziarnami. I właśnie miałam rozmowę z naszymi władzami w Węgorzewie, gdzie prosiłam po kolei wszystkich na kolanach, aby obsadzili nasze Węgorzewo dziką różą Konstancin. Ponadto reklamowałam też film i nawołuję, aby w dniu 12 czerwca o godzinie 18 wyświetlić naszym władzom węgorzewskim w Domu Kultury. Jest to film Home SOS Ziemia. Zostało nam niewiele zasobów, a thriller został nagrany 3 lata temu, gdzie właśnie chciano otworzyć szeroko oczy Homo sapiens, który po prostu zniszczył świat. No niestety, jestem pierwsza z Homo ascorbicus, no i dla mnie w tym udziale przyszło ten świat niestety naprawić. A że mam 3 dzieci, więc chciałabym, żeby mieli lżejsze życie. A sadzenie ziarna to nic, tylko schylić się, wsadzić do ziemi i siedzieć i czekać, aż urośnie, śpiewać, tańczyć i się modlić. No bo jak wiadomo, głęboka wiara czyni cuda. I właśnie z tego miejsca chciałabym też podziękować bardzo serdecznie dla mego pana kamerzysty, pana Ryszarda Świecz, za nagranie przepięknego filmu. I to jemu właśnie podaruję ostatni obrazek, który dostałam podczas bierzmowania od naszego biskupa Jerzego Mazura. Właśnie jestem niecierpliwa, bo chciałabym właśnie, żeby już dostać te unieważnienie związku małżeńskiego. A niestety podarowałam biskupowi 2 piękne listy. Jeden przeszedł przez ręce proboszcza Klemensa. No i niestety pewnie
Kuria biskupa, biskupia jest po prostu w szoku, bo jeszcze takiego nigdy listu miłosnego nie dostała. A to były dwa listy ratujące, nie dość, że zdrowie kurii biskupiej, to jeszcze wskazałam w nich przyczyny tylu rozpadów małżeństw. I zwróciłam się ze skromną prośbą, abyśmy wszyscy te unieważnienia związków dostali i żebyśmy zaczęli po prostu nowe życie od roku 2013. I właśnie ten obrazek z kurii biskupiej podaruję dla pana Ryszarda. Dziękuję. No, dziękuję. Niech Pan Bóg nam pobłogosławi nasze życie w zgodzie sąsiedzkiej, rodzinnej do całego świata.